Nie wierzę w to, że jakiekolwiek gwałty miały miejsce w samoobronie. Nie wierzę, że jakakolwiek seks-afera była w samoobronie. W takim układzie, dlaczego ja zostałam ominięta? Jezus, to znowu ja. Robota u Niemca, znaczy u Polaka. Za 3 tygodnie będą potrzebni, tak, do regipsów goście, będą potrzebni murarze, ktoś do montażu wentylacyjnych tematów, proszę Państwa, dociepleniowcy, perypy. No już potrzebny jest ktoś z językiem niemieckim z branży budowlanej. Ten ktoś będzie koordynatorem, jak nie będzie naczelnika. Polsko, nie zapisałem sobie imienia, cholera. Pana szanownego, zapisałem sobie w telefonie, robota Niemcy, praca czy coś. Słuchajcie, no praca jest, pieniądze jest do zarobienia. Czekają już gotowe na pracowników mieszkania, nie tam jakieś slumsy, namioty czy inne szałasy. Natomiast normalne mieszkania. Telefon podam, pan sympatyczny, bardzo wczoraj gadaliśmy ze 2 razy, po dość trochę czasu, na trzeźwo, da się, rodacy, jeden drugiemu pomaga. Kasy z tego nie mam, nie chcę mieć, praca jest dla was, może akurat, także pamiętajcie, żeby do czegoś dojść, to trzeba zasuwać, trzeba. Jak kiedyś powiedział Franz Maurer do Ola, pierdolisz, ale Franz, co ty, mówi Olo, Olo to ten, który reklamuje Bank Śląski, Marek Konrad, co ty, ja bym ci nigdy nie skłamał. Mają kobiety, pierdolisz. Tak było, psy jeden klasycznie. A więc tak, telefon podaję do pracowników miesiąca, do pana szefa. Regipsy, murarze, montaż wentylacji, dociepleniowcy i na już ktoś potrzebny z branży budowlanej. Kto zna język? Kto zna język, lepiej zarabia, także wiecie. Plus 49 176 603 049 97. To jest numer telefonu o pracę. A przy okazji pozdrawiam Piotrka, ksywa Łysy z Łodzi, który robi dla mnie zbiórkę pieniędzy. Którą to zbiórkę pieniędzy, jeżeli otrzymam, nie zbierajcie kasy na mnie, co ja jestem... Znaczy to było na brylancie. A co, czarny jest Rumun, że dla niego kasę zbierasz? Nie, czarny może nie, ale jakżeż to była ksywa szefa. Przepraszam, ty kim ty chyba jesteś? A ja jestem reżyserem filmu Kina Akcji. I kurde, właśnie, mam kilka dzieciaczków, mam 2 dzieciaczki na szybciutko do obskoczenia, nie mogę się za to zabrać, kurde, mam je w paskach otwartych w laptopie. Przepraszam panią mamę, ale mamy kontakt tam na tym napisanym i jeszcze tatę mam, ojca 3 dzieci, którego zżera nowotwór, już mu nogę uciupali, kurwa. Szanujcie swoje zdrowie, szanujcie to, że macie dzieciory zdrowe. I ogromny szacun dla tych, którzy podjęli się wejść w związek i wychowywać nie swoje dzieci. Jest was bardzo dużo. A wychowanie dziecka nie swojego, starasz się jak możesz. To jest trudny temat. Szacun dla was, ukłony i kończę ten odcinek, bo wiecie o co chodzi. Jadę dalej, zaraz coś wymyślę. Umiłowani moi widzowie, również często prosicie mnie, kurteczka zamszowa, wiecie o co? Żebym wam opony szukał i felgi. Kurde, to jest nie do obskoczenia temat. Jak tam mam, wiesz, tyrkę mam taką z chłopakami, z widzami, że czasami się mi pod pokreskę leje z tyłu, wiecie, dolnej. I potem pośladki równo pracują, natarte są, nasmarowane. To nie mam czasu grzebać, a już szukać felgi Riala czy innej niemarkowej, mierzyć SUV miarką, rozstaw, czy... Bo ja wiem, że sprzedawca nie powie, szukasz do Forda, to jest do Forda, bierz! A to niestety będzie coś innego. I jeszcze ten centrujący otwór mierzyć, to nie da rady, bo to ja się nie rozerwę, kurde. Jeżeli pojadę kiedyś busem po felgę i oponę, jak ktoś chce, o konkretnie, jak ktoś chce 18-calowe na zimówce do BMW oryginały, to za 300 euro mogę mu przytargać, bo wiem, gdzie stoją, czekają na mnie. 18 z zimówką, taką pół na pół, oryginalna. 300 euro i przywożę w przyszłym tygodniu. Nawet jeśli będę miał widzów w samochodzie, to ich wyrzucę, a felgi wezmę. Tak, jestem uczciwy.
Dziękuję za uwagę. Jest sobota wieczorem. Czas pobawić się motorem. Pamiętajcie, motor to jest kosiarce, motocykl to wiadomo. Ma dwa kółka. Jeszcze chciałem pozdrowić teraz, bo przed sekundę temu skończyłem rozmawiać z panem Kaziem z Makowa Podhalańskiego, z panem Kaziem i jego uroczą małżonką, która jest zaledwie kilka chwil po 30 urodzinach. Wiadomo, rocznik jest taki, a nie inny. Ledwo co po 30, a jak się trzymają? Wszystkiego dobrego dla was, czekam na adres, na naklejki. Na wysyłkę naklejek, które wam wyślę. Chcecie 5, to dostaniecie 6, bo mam akurat po 2 pocięte. Porozdawajcie po szwagrach. I takich ludzi jak wy cały świat potrzebuje. Z sercem na dłoni, kurde, żeby tacy byli chociaż jedna setna ludziów na świecie. I nie myślcie, że nie mam, o czym pan Kazio mówił, ha, pozdrowień. Widać to? Wszystko widać. Co ma być nie widać? Jak jeszcze mam tu kartkę na podłodze. Nie, to koperta z reklamą. Panie Kaziu, leci kabarecik, czyli polecą... Co to jest za ON guzik? Przepraszam. Dziękuję wam z całej Polski za zdjęcia z naklejkami na waszych klapach i szybach samochodów. Łącko, pani Ewa, Lublin, zachodnia ściana, północna ściana, Elbląg, Olsztyn, Białystok, Jarosław, Zamość, górale z Nowego Sącza, chłopaki z Limanowej. Kurde! Cała Polska czyta dzieciom? Nie, cała Polska wygłupia się z Zaremskim. Pozdrowienia. A, chcę wyłączyć kamerę i naciskam start stop. Jaki jestem przybity. Zaremski, ty głupku. Cześć.